Dzisiaj mamy geodezję. I coś musimy oczywiście powiedzieć, co to jest grubsza geodezja. No i powiedzieć, co mówi na temat kształtu Ziemi dzisiejsza geodezja. Ponieważ od tego filmu, który po tej zajawce nastąpi, minęło już co najmniej 2,5 roku, a więc no, były jakieś wydarzenia, coś się zawsze działo. Mówicie dokładnie o tym, że zawsze się coś dzieje. Pozornie nam się wydaje, że się nic nie dzieje, zawsze się dzieje. Temat, ponieważ no, trwa tutaj prawie od trzech lat, a więc siłą rzeczy no, musiały wydarzyć się jakieś wydarzenia, nastąpiły jakieś wnioski, pewne odkrycia, które jeszcze bardziej zaciekawiają temat. Mało tego. No i teraz, mało tego, że zaciekawiają temat, wychodziły różne szczegóły, no, które właśnie powiem w tej zajawce. I jeżeli nawet się wyrobię, to powiem wszystko, ale najprawdopodobniej nie powiem wszystkiego, bo tutaj sobie zrobiłem sobie taką ściągę tematyczną i musiałbym dość dużo mówić, ale nie ma to większego sensu, żeby dużo mówić, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć treściwie konkret. Otóż, zaczynając od geodezji jako takiej, oficjalnej, czy ona udowadnia, że żyjemy na zewnątrz Ziemi albo na płaskiej Ziemi? Wcale nie. Oficjalna geodezja opiera się na walcowym odwzorowaniu kartograficznym Gaussa Kriegera albo Kraszewskiego. Jeden był Niemcem, drugi Rosjaninem. I jest to tylko i wyłącznie założenie, że żyjemy na kuli. No i w związku z tym powstaje taka mapa. To walcowe odwzorowanie Gaussa Kriegera albo Kraszewskiego. No i teraz mamy tą mapę, no i powstają problemy dla geodetów. Jak to się dzieje, że działka dziesięcioarowa w rzeczywistości jest większa od działki, która wynika z odwzorowania kartograficznego, czyli na mapie jest mniejsza, w rzeczywistości większa. To są minimalne różnice, ale z takimi problemami stykają się geodeci. Mało tego, jest drugi przykład. Oprócz tej działki są kilometr autostrady. Kilometr autostrady w rzeczywistości jest większy od odwzorowania kartograficznego, którą wykorzystują geodeci. To powoduje pewne schody i zadaje się pytanie w tym momencie, no, jeżeli oni mają takie schody, to muszę jakoś to rozwiązać. Oczywiście nie będę tutaj topił geodetów, bo to akurat na budowach z nimi miałem do czynienia, to akurat ich wiem, co oni robili, ale tego akurat no, szkoda mówić. W każdym razie oni sobie w jakiś sposób dają z tym radę, z tymi różnicami. Poza tym druga sprawa, kto geodetów sprawdzi? Chyba sam geodeta. Ale głównie nie o to chodzi, żeby ich tutaj powiedzmy jakby gnębić. Oni są w tym układzie niewinni, ponieważ korzystają nie z właściwej mapy. Czy istniała niedawno jakaś idealna mapa wklęsłej Ziemi? Bardzo dokładna mapa, już bez tej wklęsłej Ziemi, powiedzmy, bez tego środka Ziemi. Owszem, powstała. Bardzo dokładna mapa. Ale to jest, wiecie, jaka mapa? To jest wojskowa mapa Armii Amerykańskiej. Nazywa się to odwzorowanie kartograficzne polikoniczne. Polikoniczne odwzorowanie kartograficzne. Jest bardzo dokładne. Oczywiście pod warunkiem, że skala jest bardzo mała. I wtedy po prostu na taka wojskowa mapa była arcydokładna. Ale to była mapa życia w środku Ziemi, czyli wklęsła powierzchnia środka Ziemi. A więc taka mapa była ona wykorzystywana do końca lat 50. przez armię amerykańską. A więc widzimy, że no jest, oczywiście możemy w internecie to znaleźć, to się nazywa tak fonetycznie wymawiając, to jest Polisonic Map. Tak to trzeba sobie wbić do wyszukiwarki i sobie poszukać i co, są odpowiednie grafiki. I nawet, tylko to jest wszystko po angielsku. No ale jest. No. W każdym bądź razie my tutaj też odpowiednią grafikę zastosujemy w tym filmie, w tej zajawce. A więc to jest jedna kwestia. Dobrze, czyli mamy tu oficjalną geodezję i mamy właściwą mapę.
No, ale pamiętajmy, że ta mapa wojskowa to nie jest ta mapa oficjalna. To, że wojskowi musieli mieć dokładną mapę, to wynika z tego, że to są wojskowi. A więc armata, jeżeli masz strzelać na współrzędne, to ona musi mieć dokładną tą odległość. I dlatego mapa jest, była właśnie w klęsłej ziemi. I teraz, co powiedzieć jeszcze o odwzorowaniach kartograficznych. Otóż odwzorowania kartograficzne, tak już jeden powysł z takiego to się wypowiedział kiedyś, jak miałem kanał na YouTubie, on się wypowiedział, że właśnie te przedwojenne systemy odwzorowań były pokazały po powierzchni Polski w klęsu. Zresztą na tym filmie to wszystko zobaczycie. Taka wypowiedź była i ona została zafiksowana i graficznie została wpleciona w film. Ale zwróćmy uwagę na taki szczegół. Powstaje też druga kwestia, a więc która dotyczy już tego doświadczenia z 1800, tego geodezyjnego z 1897 roku. I teraz jest pytanie, czy to doświadczenie, co ono udowodniło? Ono udowodniło raz na zawsze, że żyjemy w środku kuli ziemskiej. Nie na zewnątrz, nie na płaskiej, ale w środku kuli ziemskiej. Jest to dowód jednoznaczny i bezdyskusyjny. Oczywiście nikt się nie musi zgadzać z tym dowodem, ponieważ no, jak zwykle każdy dowód jest poddawany jakiejś weryfikacji, krytyce i tak dalej. Nie? I taką weryfikację dokonano. Znaczy tą weryfikację dopiero dokonano, wiecie, w którym roku? 2003. Ale musimy się cofnąć do roku 1897 roku. Jak zareagowało na to doświadczenie środowisko naukowe w tamtych czasach? Oni byli oburzeni, wściekli, strasznie niezadowoleni, wręcz to była istna wrogość. Ale oni to generalnie później przemilczeli i sprawa w ten sposób została zamieciona na dywan. Znaczy pod dywan, nie na dywan, tylko pod dywan. Ale wiecie, jak to jest z dywanami. Dywany mają to do siebie, że czasami je trzeba przetrzepać. No i to wtedy wychodzi szydło z worka. No i tak samo było z tym doświadczeniem, które no niestety dzięki internetowi, powiedzmy, ten dywan został podniesiony, no i to wyszła sprawa, no i trzeba było jakoś reagować. Już nowocześni naukowcy musieli też na to zareagować. Ale może się tutaj jest taki wniosek w związku z tym, no kim byli ci oponenci ówcześni z 1897 roku? Jak ich można nazwać? Czy, i oni w sumie pokazują to, co za chwilę powiem, tą nazwę. Oni praktycznie są protoplastami dzisiejszych oponentów. Otóż jak ich można nazwać? I teraz popatrzmy. Jeżeli żyjemy w środku Ziemi i Bóg najwyższy, ten znajduje się w środku kuli, w tym jądrze wszechświata, które ma mniej więcej średnicę 6000 km, a nad naszymi głowami jego pałac, kulisty pałac, znajduje się właśnie te 3000 km nad nami, no to siłą rzeczy wszyscy przeciwnicy niebocentryzmu, którzy na dowody patrzą wrogo, można ich przyrównać do tak zwanych adwokatów diabła. O. A więc możemy taki wniosek wyciągnąć. No i teraz będziemy tą terminologią operować. A więc co zrobili nowocześni adwokaci diabła? Oni się zabrali to w sposób no, taki niepraktyczny. Napisali tak zwany artykuł krytyczny względem tego doświadczenia. Ale zanim jeszcze ten artykuł może nie tyle powstał, został jakby wykorzystany w polskim internecie, bo on jest po angielsku. Trzeba trochę się przyjrzeć historii tego filmu. Ja go zrobiłem ze względu na ten artykuł pod kątem dokładności pomiarów. Podkreśliłem szczególnie ten szczegół właśnie dokładności pomiarów. Dlaczego dokładność pomiarów jest bardzo wysoka? To wszystko jest wyjaśnione w filmie. Dlaczego właśnie tą
to było tak ważne, ponieważ już wtedy, w 1897, krzyczano, że to jest krzywe i tak dalej, to się nie da i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, w porządku, to sobie mogli pokrzyczeć, ale niestety lata później austriacki fizyk teoretyczny dr Brown dokonał przeliczenia, jakie powinny być wyniki przy Ziemi zewnętrznej, a jakie przy wklęsłej. O, bardzo ważny wniosek. To jest w tym filmie, zostało to przeliczone i wyszło, że ten błąd jest minimalny 0,25%. Ale to jeszcze ta historia tego filmu, kiedy on się pojawił 2,5 roku temu, jest bardzo ciekawa. Były dwa fora. W jednym forum ja pisałem, a drugie było konkurencyjne i krytykowano to, co się pisało na temat niebocentryzmu. No dobra. I właśnie wykorzystano ten artykuł. I 2,5 roku temu, to był 2013 rok, nikt nie wiedział, jaki numer czai się w tym artykule. Jaki numer wyciął autorytet, czyli mamy tutaj kolejny przykład ściany autorytetów. Autorytet naukowy wyciął numer zwykłego oszustwa. Nikt o tym wtedy nie wiedział. Sprawa wyszła w zeszłym roku, kiedy ktoś porównał tabelę tego doświadczenia i tego artykułu. I oczywiście zrobiono film po angielsku na ten temat. Jaki to był właśnie przekręt? Co zostało zrobione przez właśnie tego pana Donalda Szymanka, ponieważ on właśnie dokonał tego jakby takiej analizy tego doświadczenia. No wiadomo, według niego to było krzywe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było przypuszczenie, że to jest krzywe i to tak wyszło inaczej, ale w porządku. Ale jaki on numer wyciął? To jest najciekawsze. Wyciął taki numer, że z tabeli wyników, które są oficjalne do dzisiaj, usunął jeden element. Otóż mierzono tą belkę w jedną stronę i fragmentarycznie dla kontroli w drugą stronę. I wyszły identyczne wymiary. A więc pomyłka nie wchodzi w rachubę. I w tym momencie utopił cały swój artykuł krytyczny. Czyli krytyka poniosła klęskę. Sprawa to wypłynęła. Ale zobaczmy, jaki to jest numer. W 2003 roku robi świadomy przekręt, autorytet oczywiście, robi świadomy przekręt i sprawa, niektórzy się tam na różnych forach ping-pongują, że tamten powiedział i tak dalej, robi świadomy przekręt, sprawa dopiero wychodzi w zeszłym roku, no przynajmniej w tym anglojęzycznym internecie, sprawa dopiero wtedy wychodzi na jaw, że ten artykuł oparty jest na blefie. No, słuchajcie, no to jeżeli ktoś wrogo reaguje, a później po wielu, wielu latach robi blef, no to wiadomo, że robią takie coś protoplaści dawnych adwokatów diabła i są oczywiście nowocześni. Jeżeli nawet autorytet naukowy robi taki przekręt, to przynajmniej jakie przekręty robi się, jeżeli chodzi o krytykę niebocentryzmu, na forach albo na YouTubie. Oczywiście tutaj też zalinkujemy ten film. Każdy sobie obejrzy tam, powiedzmy. Może nawet wykorzystamy grafikę z tego filmu właśnie, która mówi o tym tak zwanym powtórnym, pominiętym pomiarze korygującym. A więc widzimy tutaj, jaki jest element i element właśnie przekrętu. I dlaczego właśnie musiał autorytet naukowy z tytułem profesorskim zrobić taki przekręt. Otóż musiał to zrobić z pewnego względu. Jest taka, znaczy to są tak zwane ich zasady. Po to jest autorytet, żebyś go nie sprawdził. I to jest cała tajemnica. Autorytet jest po to, żebyś go nie sprawdził. Ale jak już go sprawdził, to zobaczcie, ile lat minęło. To już minęło 2015, tam 2003, to jest 12 lat minęło. A przekręt był powielany na różnych forach, argumentowali i tak dalej, dyskutowali w anglojęzycznym necie, później w polskojęzycznym necie. A więc widzimy, po co?
Jaka jest tutaj generalna zasada wszystkich adwokatów diabła? Wiecie, jaka jest zasada? Wykręcić Kowalskiego. Jakimi metodami? Obojętnie. Wykręcić. Wiemy, co to znaczy. Wykręcić Kowalskiego, czyli oszukać. A więc w ten sposób starano się wykręcić. A dlaczego trzeba prawdę zwalczać kłamstwem? No właśnie, to jest kłamstwo. Czyli robi się taki artykuł, czy jakieś filmy i tak dalej, które mają cechy prawdopodobieństwa, przynajmniej pozornego. Ale dopiero jak wynikniesz, to jest totalny blef. Czy to było w przeszłości, czy obecnie. Ale nie to jest też takie, powiedzmy, jakby istotne, to co akurat powiedziałem o tym tak zwanym artykule krytycznym. Powiem wam, sprawę rozwiązał w 1897 roku Cyrus Ted 25 lipca na łamach bardzo poczytnej gazety amerykańskiej, ogólnoamerykańskiej, napisał artykuł, gdzie zadał proste pytanie. Ponieważ to był lipiec, a więc doświadczenia były w maju, a więc wiadomo, że już były burzliwe dyskusje, środowisko naukowe stawiało okoniem, to powiedział, tam mu zarzucali jakieś tam cuda na kiju, no to on zadał to pytanie. Jeżeli chcecie zakwestionować to doświadczenie, to zróbcie to eksperymentalnie. Słuchajcie, do dzisiaj tego nie zrobiono. I kiedy zadaję pytanie, jaki jest dowód geodezyjny, że żyjemy na zewnątrz Ziemi albo na płaskiej, to się okazuje, tego nie ma. Jest cisza. Ci wszyscy adwokaci diabła mieli 2,5 roku, żeby pojechać z laserem, nawet z jakimś działem laserowym i zamknąć temat. I zmierzyć jezioro, zatokę morską i tak dalej. Ja nawet takie rzeczy w filmach proponowałem. Nie, oni tego nie zrobili. Dlaczego? Wiecie po co? Kowalskiego trzeba wykręcić. A więc Kowalski ma siedzieć przed telewizorem, znaczy przed komputerem i Kowalski musi czekać, kto co powie. A może ci powiedzą tak, a może on powie tak i tak dalej i powiedzmy tego. Natomiast cała potęga niebocentryzmu polega na własnych doświadczeniach. To nie dlatego, że ja coś powiedziałem, czy tamci coś powiedzieli, tylko trzeba to samemu zrobić. Ja robiłem szereg optycznych doświadczeń, które opisałem w filmach. I ja to oczywiście wszystko pokażę. Pokażę właśnie na kolejnych zajawkach. Mało tego, ja nawet tutaj, będąc w zeszłym roku nad morzem, też zrobiłem pewne doświadczenia, które są też bardzo ciekawe. Po prostu generalnie temat ten geodezyjny jest arcyciekawy, w ogóle powiązany z optyką. I tutaj, co chcę powiedzieć, nikt nie musi wierzyć w niebocentryzm, chociaż to doświadczenie przesądza sprawę. Ja wychodzę z założenia takiego, jeżeli ktoś chce dyskutować o niebocentryzmie, musi mieć dowody. Jak nie ma dowody, to wiecie, jak się mówi, wypad z gry. I tak to wygląda. A teraz jeszcze zobaczę do mojej ściągi, co tu jeszcze mam. No, praktycznie... Tak, praktycznie wszystko wyczerpałem, także zapraszam do tego filmu. Proszę się teraz z tego punktu widzenia przyjrzeć temu filmowi. Jeżeli coś się jeszcze pojawi, ponieważ to nie jest pierwszy po prostu film tutaj z geodezji, to jeszcze są laserowe doświadczenia, to jeszcze po prostu jakąś zajawkę tam zrobię i jeszcze uzupełnię pewne szczegóły, bo tego trochę jest. Także ja na tą chwilę dziękuję za uwagę. I do następnej zajawki. Także dziękuję, na razie. Witam Państwa. Dzisiaj mamy drugą część tematu niebocentryzmu. To jest temat geodezji. Czym jest nauka o geodezji? Geodezja jest to pomiar Ziemi. Pomiar. Wysokościowy, podłużny, ale jest to pomiar. Czyli to jest nauka o pomiarze. Można różne rzeczy mierzyć i powierzchnię oceanu również można zmierzyć. Można sprawdzić, czy ona jest wklęsła, czy wypukła. Dzisiaj mamy temat
geodezji, gdzie będzie dokonany pomiar oceanu. I zobaczymy, jakie otrzymano wyniki. Ten pomiar oceanu dokonano w roku 1897. I teraz przejdziemy już tutaj do szczegółów, po prostu kto to robił, ten pomiar oceanu. Cyrus Ted i Ulysses Grant Morrow. To będzie na następnej ilustracji. I co oni takiego zrobili? Oni ustanowili tak zwaną poziomą belkę. Te belki się składały z takich elementów 3,6 metra. Okucia były z mosiądzu. Odległość ustawienia tej belki wzdłuż plaży to było 4832 metry. Wszystko zostało bardzo dobrze wypoziomowane. O dokładności jeszcze będziemy mówić. Tutaj na tej ilustracji jest właśnie taka część historycznego zdjęcia. My to później zobaczymy. Tutaj jest kwestia tego, w co wierzył Cyrus Ted. Wierzył, że nad nami jest obrotowe niebo, a my żyjemy w środku ziemi. Należał do grupy religijnej Koresjan. Według ich samych oni twierdzili, że dostali objawienie, że żyją w środku ziemi. No dobra, objawienie objawieniem, no ale trzeba to sprawdzić, czy rzeczywiście oni żyją w środku ziemi. I zrobili naukowe doświadczenie, które istnieje do dzisiaj. Po prostu sprawdzili to objawienie. Jeżeli to tak nazywają objawieniem, no to sprawdzili to objawienie. Kosztowało to $32 000. No i po prostu zobaczymy, jak to wygląda. Dzisiaj śladem tego doświadczenia jest w muzeum właśnie taki element 3,6-metrowy tego systemu krzyżakowego. Teraz tu przejdziemy do następnej ilustracji. To mamy właśnie drugiego członka, czyli członka. Można powiedzieć, to był członka kierownictwa. To jest Grant, Ulysses Grant Morrow. To jest profesor geodezji. Tamten był fizyk i lekarz, a to jest profesor geodezji. A więc po prostu zajmowali się tym naukowcy z tamtych czasów i po prostu zrobili naukowe doświadczenie. Już niezależne, czy to powiedzmy było objawienie, czy nie, ale zrobili to fachowo. My się przyjrzymy, w jaki sposób. Co my tu mamy? Tu teraz mamy coś takiego. Tu mamy właśnie ustawione na plaży i zakotwione. Tu zwróćmy uwagę na bardzo silny system zakotwienia. O co tutaj głównie chodzi? Jaka to była metoda? Ustawiamy belkę poziomo i przepuszczamy ocean, czyli robimy to w czasie przypływu. Oczywiście przypływ był wcześniej badany i po prostu w punkcie kulminacyjnym robiono pomiar. To jest ekipa, która to robiła. Oczywiście tutaj wykluczamy dzieci i kobiety, no ale to osoby towarzyszące, a więc po prostu jest to takie pamiątkowe, historyczne zdjęcie właśnie tego faktu, tego doświadczenia. Tutaj co mamy dalej? Teraz mamy, proszę, tutaj mniej więcej zasada działania tego całego urządzonka polega na tym, że te drewniane belki, one się tutaj łączą, nie? No jest wszystko pięknie połączone. I one tworzą tak zwaną cięciwę. I teraz łuk oceanu daje taką przerwę. I tutaj cięciwa i ocean się po prostu łączą. Co tutaj jest właśnie ciekawego? Zwróćmy uwagę na bardzo silne zamocowanie na lądzie. Po to, żeby to po prostu woda nie wyparła, nie? A więc po prostu zrobiono, po prostu dokonano ogromnej pracy. Tutaj to cała operacja trwała 4 miesiące, ale co tu jest bardzo ciekawego, że uzyskano bardzo wysoką dokładność i o tej dokładności jeszcze opowiemy. Mamy tutaj następny element taki, to wyszło akurat po drodze, w czasie tego doświadczenia, kiedy ustawiono niwelator na wysokości 1,4 metra, wypoziomowano wzdłuż belki. Co się okazało? Że horyzont jest wyżej krzyżyka niwelatora. On został, niwelator to jest takie urządzenie optyczne, geodezyjne, które po prostu pokazuje poziom. No i co na tym poziomie? Ten niwelator co pokazuje? Morze. On pokazuje morze, a pytanie, takie zadanie domowe dla nas wszystkich. Jeżeli żyjemy na wypukłej ziemi, to wypoziomowany niwelator co miałby pokazać?
Niebo czy morze? To jest ciekawostka, jeszcze będziemy na ten temat mówić, ale zobaczmy. Mało tego, poniżej horyzontu niwelator widzi łódź żaglową. Też ciekawostka. Będziemy o tym mówić, ale zapamiętajmy właśnie ten system, że krzyżyk niwelatora jest poniżej horyzontu. To jest bardzo ważny szczegół. Teraz pójdziemy dalej. Co tutaj mamy? Koszt eksperymentu. Gdzie poszło 32 tysiące dolarów? Czyli na dzisiejsze czasy 3 miliony złotych. Przepraszam, nie złotych. 3 miliony dolarów. Gdzie to poszło? No właśnie poszło na dokładność i czas. I teraz tak. Co tutaj, jak już zmierzyli tą wklęsłość oceanu, bo to było właśnie w tej miejscowości, w okolicach tej miejscowości Neapolu na Florydzie, nie ten Neapol we Włoszech, tylko tutaj Neapolu na Florydzie. I co tu się stało po prostu? Nauka bardzo sprytnie się przypatrywała temu całemu przedsięwzięciu, ale nie reagowała. Ale kiedy już opublikowali wyniki, wszystko komisyjnie z dziennikarzami po prostu przedstawili tak zwane już dokumenty, potwierdzone przez wielu świadków, akredytowanych dziennikarzy również, nauka tego nie przyjęła. Zamiotła pod dywan. Cicho, sza. Nie ma tematu. Ale to nie do końca metoda zamiatania pod dywan jest dobra, ponieważ dywan trzeba od czasu do czasu wyczepać. No i jak się wtedy go podniesie, no to właśnie zaczyna być problem dla oficjalnej nauki. I ten problem właśnie co robi? Znaczy, co jest powodem tego problemu? Co są wydane książki, które po prostu były, tłumaczyły właśnie ten światopogląd, że żyjemy w środku Ziemi i pokazywały ten właśnie dowód geodezyjny bardzo szczegółowo. No oczywiście to zamiatanie dywanu, jak już wiemy, nie jest takie akurat dobrym rozwiązaniem, ponieważ co się dzieje? Teraz mamy takie filmy i takie materiały. Popatrzmy, te książki powstały już w roku 1898, zaraz po tym wydarzeniu. Już powstała książka z opisem tego doświadczenia. W 1938 też była po prostu po niemiecku jedna książka i obecnie jest też po niemiecku książka, no oczywiście po angielsku. Właśnie to doświadczenie znako jako jedyne tego typu zostało opisane szczegółowo w książce Morrowa już w roku 1898. Lata potem przedrukowano je w wielu innych. To co ciekawe, całe te doświadczenie trwało 2 stycznia 1997 do 8 maja 1897. Pierwszy pomiar komisyjny dokonano 5 maja, a drugi 8 maja. No i teraz musimy przejść do następnych. Zobaczymy, co dalej mamy tutaj. Kwestia dokładności tego, bo to z tym tutaj się po prostu niektórzy męczą. Niektórzy po prostu starają się jakoś to kwestionować. Jak uzyskano tą dokładność, żeby tabelka na 4,832 kilometra, żeby była dokładnie wypoziomowana? No to właśnie przyjrzyjmy się. No i oczywiście, słuchajcie, 32 tysiące dolarów. W tamtych czasach to jest ogromna kwota, gdzie ona poszła. Operacja trwała 4 miesiące. Dlaczego tak długo? Bo chodziło o dokładność. Dokładność to funkcja czasu i pieniędzy. Czyli dokładność to funkcja czasu i pieniędzy. Belki były modrzewiowe, były wysezonowane 12 lat, a całość tych krzyżaków było robione ze ściągami w zakładach Pullman. Zakłady Pullman zajmują się produkcją wagonów w Chicago. Kiedy te krzyżaki zostały przywiezione, żeby je zamontować, to trzeba było je pierw sprawdzić, już pomijając dokładność, którą powiedzmy uzyskano w zakładach Pullman. Na specjalnym stanowisku krzyżaki były obracane i dokonywano indywidualnych pomiarów prostokątności teodolitem i robiono znaczniki. Komisyjnie robiono pomiar ustawienia belki i to robiono bagatela 6 razy. 6 razy po prostu poziomowano i komisyjnie. Komisyjnie robiono pomiar oceanu. Dokumentacji nikt nie podważył do dzisiaj. 100 lat później profesor Brown, fizyk, który się zajmuje niebocentryzmem w Niemczech, zrobił pomiar dokładności na podstawie wyników i uzyskał dokładność 0,25% względem krzywej obliczeniowej. Za chwilę zobaczymy wykres. I tego też nikt nie podważa.
Ale całą krytykę rozwala jeden punkt, ten ósmy. Nikt do tej pory nie zrobił nic podobnego. Po temacie. Co tu można dyskutować o doświadczeniu sprzed ponad 100 lat, jeżeli dzisiaj przy takiej gigantycznej technologii nikt podobnego nie zrobił? Co ciekawe, jeszcze tutaj mamy punkt 9. Polska według najnowszego systemu układu współrzędnych 2000 jest wklęsła. Zaraz zobaczymy komentarz geodety. Przejdziemy dalej. O, to jest właśnie krzywa Brauna, czyli wykres Brauna. To jest krzywa obliczeniowa, te krzyżyki to wskazują, to są właśnie wyniki pomiaru Morrowa i Teda. O, te krzyżyki. A to na dole tutaj pokazuje nam wypukłość, czyli wyniki wskazują na wklęsłość. I to jest dowód naukowy. I teraz tak. I teraz wnioski. Oczywiście wnioski są szokujące. Słuchajcie, to tam nie ma dwóch zdań. Ale niestety trzeba przez nie przebrnąć. Pierwsze. Nie istnieje orbita geostacjonarna na wysokości 36 tysięcy kilometrów. Co to jest orbita geostacjonarna? To jest orbita, gdzie satelita obraca się razem z prędkością obrotową Ziemi. Czyli on pokazuje jeden punkt. Coś takiego jak 36 tysięcy kilometrów nie istnieje. Słońce, księżyc, planety, gwiazdy znajdują się wewnątrz Ziemi. Wymiary wnętrza Ziemi to jest średnica, to jest 2 razy promień, 6371 kilometrów. To daje nam 12 742 km na poziomie morza. Wymiar równika zostaje bez zmian, trochę ponad 40 tysięcy. Wszystkie tak zwane zdjęcia typu piłek z kosmosu, czyli powiedzmy Ziemi z kosmosu, filmy na ten temat, zdjęcia z Księżyca to fotomontaż. Na podstawie tego doświadczenia to jest fotomontaż. Pojęcie horyzontu nie jest złudzeniem optycznym. Obliczeniowy tak zwany kąt obniżenia horyzontu nie istnieje. To są już kwestie późniejsze omówię tak zwanego horyzontu. Są w nawigacji morskiej, astronomicznej to właśnie jest coś takiego, że horyzont jest złudzeniem optycznym, a właściwy to jest widnokrąg. Ale ja na ten temat już będę miał oddzielny film na temat horyzontu. Czyli mamy z grubsza takie wnioski. Są jeszcze inne, ale po prostu materiału jest dosyć i musiałbym po prostu zahaczać o jakieś następne tematy. Nie ma sensu, bo będą oddzielne odcinki. I teraz tak. No i teraz na podstawie tych wniosków mamy coś takiego. Proszę. Pokazywałem na wstępie. Co to jest? Fotomontaż. Dalej mamy to. Co to jest? Fotomontaż. Ładny, ale fotomontaż. Teraz tak. Co my tu jeszcze mamy? No i mamy wypowiedź tego. Wypowiedź to jest komentarz z jednego z filmów na moim kanale. Przeczytam. Witam. Powiem krótko. Jestem geodetą. W końcu zaczynam rozumieć, dlaczego wciąż korzystamy z państwowych układów odniesienia. Jeśli znajdziecie Państwo w necie stare państwowe odwzorowania, chociażby z 1936 roku, WIG, czy układ 1942-65-2000, wszystkie ładnie przedstawiają nasze terytorium wklęsłe. Ja sprawdziłem, ten system 2000 jest nowoczesny, obowiązujący, ale według tej wypowiedzi wszystkie te systemy pokazują nasze terytorium Polski wklęsłe. No, geodeci mogą się tutaj wypowiedzieć. I teraz mamy ostatnią rzecz tutaj. Oczywiście powstaje masa pytań przy takim filmie, ale w odcinkach następnych to zostanie omówione. To nie jest fotomontaż, to od razu mówię, ale to jest następna kwestia, to jest odpowiedni tryk fotograficzny. To omówię po prostu w następnych częściach. Tu jeszcze wrócę do tego zdjęcia, które zostało zrobione na wstępie, było pokazane. To nie jest fotomontaż, to jest trik. Ale my sobie zapamiętajmy to zdjęcie, to jest po prostu też bardzo ważny dowód fotograficzny. To jest trik. No ale po prostu
Będziemy go omawiać później. Co jest ciekawego, tutaj jeszcze chcę powiedzieć, następny odcinek będzie poświęcony przebiegowi światła, czyli promień świetlny. Czy biegnie prosto, czy jest zagięty do góry, czy się odgina do góry. Czy to jest problem? Nam się wydaje, że to wszystko idzie po prosty, bo tak jak widzimy i tak dalej. Pytanie, czy tak jest? Czy mamy dowody, że idzie po prostej? Okazuje się, że tych dowodów nie ma i jest to założenie. Ale my się o tym wszystkim przekonamy z następnego odcinka. Na razie dziękuję Państwu za uwagę i do następnej części. Dziękuję.